o tych powyborczych scenariuszach, o tym, co się może dziać, zwłaszcza na prawicy. Będziemy rozmawiać z Elżbietą Jakubiak, byłą minister, byłą szefową gabinetu prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Dzień dobry pani. Dzień dobry, witam. To na początek pytanie proste i konkretne. Czy spodziewa się pani teraz po wyborach bardziej dezintegracji PiS-u, czy konsolidacji dawnej partii rządzącej? Sądzę, że to bardzo ciekawy okres przed nami. Nie wiemy, komu tak naprawdę prezydent powierzy misję tworzenia rządu. Wydaje się, że to będzie Prawo i Sprawiedliwość, no, które musi znaleźć koalicjanta lub te głosy brakujące. A jest w stanie znaleźć te brakujące głosy? Tak, znaczy scena polityczna, która się po wyborach wyłoniła, to wbrew temu, co wszystkie strony zapewniają, to nie jest taka scena polityczna, która jest idealna dla utworzenia rządu. Proszę sobie wyobrazić, że negocjacje tak zwanego obozu opozycji dotyczą 11 partii. 11 partii wchodzi w skład tak zwanej zjednoczonej opozycji. W moim doświadczeniu życiowym i takiej obserwacji polityki polskiej rządowi, który tworzyło 5 czy 7 partii, było bardzo trudno, ale przypadek 11 partii w rządzie jest moim zdaniem niewykonalny. To kogo z tych 11 partii, z jakich partii może kogoś uszczknąć PiS, żeby jednak stworzyć jakąś koalicję? Pewnie z każdej. Wydaje mi się, że z każdej. Ja nie wykluczałabym tutaj... Ale z Lewicy, z Platformy Obywatelskiej również? Tak, bo Platforma Obywatelska jest też partią wieloskrzydłową, mającą niezwykle konserwatywną grupę polityków i mającą polityków liberalnych. Wiadomo, że do tej pory jednoczyło tę opozycję taka solidarne bycie przeciw. Niemniej jednak wchodząc do rządu ujawniamy swoje inne oczekiwania. Każdy polityk widzi siebie już na stołku ministra, szefa potężnej spółki i to staje się problemem w uzgodnieniach, bo proszę sobie wyobrazić rozmowy tych 11 partii o stanowisko marszałka Sejmu, czy o stanowisku ministra obrony narodowej, ministra spraw zagranicznych, ministra skarbu państwa. Proszę sobie wyobrazić te emocje, które będą towarzyszyły i tu już się nie liczy żaden pragmatyzm opozycyjny taki, że jesteśmy przeciw PiS-owi. To nas łączyło bezwzględnie, to była misja opozycji. Natomiast po tej misji przychodzą realne wybory, trzeba się gdzieś bardzo posunąć. Każdy z nich uważa się za wygranego. Proszę zobaczyć, jak wygląda struktura takich ideowa poszczególnych partii. Ja przejrzałam Polskę 2050, więc w Polsce 2050 jest Szymon Hołownia, który jest, trudno powiedzieć ideowo dzisiaj jak, prawda, ale na pewno jest człowiekiem, który jest liberalnie gospodarczo i w tym samym miejscu jest pan minister Sawicki, jest pan poseł Zgorzelski, jest pan minister Biernacki, niezwykle minister Paweł Zaleski, który to są ludzie niezwykle konserwatywni i im będzie bardzo trudno zrealizować postulat Polski 2050 in vitro dla wszystkich, prawda? To pamiętam, to było podsumowanie w kampanii wyborczej Hołowni, więc uważam, że ten hura optymizm, który był w dniu wyborów, że wszyscy wygraliśmy, prawda, zwyciężyliśmy PiS, no PiS teraz będzie bardzo trudnym momentem. Ten optymizm trzeba przerodzić w pragmatyzm, a to jest bardzo, bardzo trudne. Dla polityków doświadczonych we władzy, te schody zaczynają się dzisiaj.
pragmatyzm polityczny i czysta polityka, czyli trochę podbieranie posłów z tych ugrupowań, z tego rozdrobnienia, tak jak pani mówi. Ale ja zastanawiam się z drugiej strony, że skoro tutaj Prawo i Sprawiedliwość mogłoby podbierać ludzi, podbierać mandaty, to czy w takim razie jest w stanie utrzymać, przepraszam za porównanie, ale na uwięzi ekipę Zbigniewa Ziobry? Bo tutaj jednak stan posiadania, jeśli chodzi o ziobrystów, się nie zmienił, a Prawu i Sprawiedliwości ubyło. I pytanie teraz, czy Zbigniew Ziobro nie będzie chciał się w jakiś sposób wybić na niepodległość? Tak, tylko pytanie z kim? Bo wybicie się na niepodległość, czyli tworzenie koalicji rządowej, musiałoby się... Nie chodzi mi o koalicję rządową, tylko nawet o stworzenie własnego klubu parlamentarnego i pokazywanie swojej odrębności. No tak, ale to nawet jeśli tak by było, to wtedy PiS negocjuje z 2-3 partiami, a nie z 11. To jest różnica. Jeśli prezydent powierzy misję tworzenia rządu, to ja nie jestem sceptykiem. Myślę, że to jest bardzo trudne, ale nie jestem sceptykiem, dlatego że z tych klubów zarówno Konfederacja, która no troszeczkę pobita, ma jednak 100 posłów, prawda, i może chcieć wziąć udział we władzy. Proszę też pamiętać, że PiS ma... Ale Konfederacja deklaruje jasno, nie będzie żadnej koalicji ani z Prawem i Sprawiedliwością, ani z Koalicją Obywatelską. Takie są deklaracje. Myśli pani, że to może się zmiękczyć? Deklaracje są tylko w czasie wyborów, bo walczymy o własne elektoraty. Po wyborach trzeba być pragmatycznym. Jeśli się chce uczestniczyć we władzy, to trzeba brać odpowiedzialność za rządzenie krajem. Nie ma dwóch szans. Wyborcy dali teraz jedną szansę i albo ktoś z tej obietnicy wyborczej wpływu na kraj się wywiąże, albo będzie takim kolejne 4 lata marginesem politycznym, taką partią, która nie jest zdolna do rozmowy o Polsce z nikim. Więc samodzielnie nie zdobędzie nigdy władzy, więc naprawdę trzeba sobie wlać dzisiaj zupełnie inny sposób patrzenia na politykę. Wybory mają swoją specyfikę. Walczymy o elektoraty, walczymy o tych, którzy myślą tak jak my. Ale po wyborach trzeba rządzić krajem, a to wymaga kompromisu. I Polska nie lubi kompromisu, ale on jest najlepszy dla kraju. Czyli trzeba się gdzieś posunąć troszkę w tych swoich obietnicach, w tym przekonaniu o wielkości i spróbować zbudować program na następne 4 lata. Ja na przykład uważam, że w pewnych obszarach PiS-owi najbliżej z lewicą, czyli reforma armii, zakupy dla armii, reforma edukacji, służby zdrowia, to są takie obszary, w których ja widzę no właściwie tożsamość programów. Kiedyś nawet powiedziałam, że gdybym zamknęła oczy i nie widziała napisów na tych szyldów wyborczych, to mogłabym pomylić programy. No bo jeśli chodzi o myśl polityczną, oczywiście jasne, w Polsce to się bardzo często rozmywa, zwłaszcza jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość i kwestie światopoglądowe plus ekonomiczne i tak dalej. Natomiast wracając do tego, co pani mówi, zastanawiam się, czy na ewentualnie przy dogadywaniu się, przy porozumiewaniu się Prawa i Sprawiedliwości z Lewicą, czy właśnie te sprawy światopoglądowe nie stanęłyby na przeszkodzie, bo przecież tutaj jest po prostu niesamowita różnica. No tak jak z PSL-em. Proszę sobie wyobrazić rozmowy Hołowni z PSL-em dzisiaj o tym, co należy zrobić w tych sferach ideowych. No to tutaj nie ma minimalnego porozumienia. Więc jakby proszę właśnie jeszcze raz pan również podkreślił te różnice, które występują wśród 11 partii tak samo ostro, jak występują pomiędzy PiS-em a choćby właśnie Lewicą. Ja nie widzę różnicy ideowej pomiędzy no, deklarowaną ideowością PSL-u a PiS-u, prawda? Więc ich przywiązanie do tradycji, obrona wartości tradycyjnych, rodziny, no to się nijak nie mieści w obietnicach wyborczych Hołowni czy nawet liberalnej części Platformy Obywatelskiej. I jak pan zobaczy na listę posłów, to jest wśród tych list, na tych listach poselskich jest przynajmniej 40 posłów, którzy w swojej historii zahaczyli o PiS, albo o PC, albo o partie tak zwane kiedyś
przybudówki, czy jak tam by je zwał. Więc myślę, że PiS, jeśli miałby coś dawać, to ma więcej do dania swoim koalicjantom niż Platforma Obywatelska. A w polityce to jest brutalna gra i ten, kto więcej daje, wygrywa. To tak podsumowując, spodziewa się pani, że Prawo i Sprawiedliwość jest w stanie wyciągnąć określonych ludzi, albo nawet nie wyciągnąć do swojego klubu parlamentarnego, a namówić do głosowania za wotum zaufania dla swojego kandydata na premiera, że już będziemy mieli rząd w tym pierwszym kroku konstytucyjnym? Wydaje mi się, że im dłużej będzie trwało powoływanie rządu, tym PiS ma większe szanse. Dlatego tak opozycja chce pójść szybko do prezydenta, ponieważ teraz wszyscy myślą, że są zjednoczeni, ale im dłużej będą trwały ich rozmowy, tym więcej będzie swar, kłótni, obrażonych, wyeliminowanych. Proszę sobie wyobrazić walkę o stołek premiera. Proszę sobie wyobrazić dzisiaj walkę o stołek marszałka Sejmu, marszałka Senatu. To są wszystko bardzo poważne i potężne stanowiska w Polsce. Od nich może zależeć funkcjonowanie rządu. Proszę też pamiętać, że rząd będzie musiał pójść na zderzenie z bardzo doświadczoną opozycją. Jeśli PiS stałby w opozycji, to będzie to opozycja bardzo doświadczona i jest jeszcze stanowisko prezydenta. Nie jesteśmy przecież, nie żyjemy od dzisiaj w Polsce i wiemy, że prezydent ideowo bardziej jest związany z PiS-em niż opozycją dzisiejszą. To są bariery bardzo trudne do przeskoczenia w rządzeniu krajem. I każda z tych partii potrzebuje dzisiaj sukcesu i będzie chciała stworzyć taki rząd, w który będzie miał początkowo choćby sukcesy. I dlatego uważam, że politycy są racjonalni i pragmatyczni i myślę, że tym razem będzie dokładnie tak samo, a PiS musi grać w tej chwili na czas i czekać, aż Koalicja Obywatelska z resztą świata pokłócą się o władzę. Taktyka PiSu, którą pani kreśli, wygląda na to, że będzie bardzo emocjonująca. Te najbliższe tygodnie, jeśli chodzi o tworzenie nowego rządu, będą przed nami bardzo emocjonujące. Elżbieta Jakubiak, była minister, była szefowa gabinetu prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Dziękuję pięknie za tę rozmowę. Dziękuję bardzo.